Dobra, bo szybę wybiję. Już drugi raz by poszła szyba. Co to jest tam? Pod prąd podeszło. Aha. Kurwa. I znowu szyby nie ma. Witamy was w kolejnym odcinku z dnia na rolnikowo. Widzicie, sprzątamy resztki wiaty. Stachu łamie się swoim tu wózkiem. Niżej. Dobra, targaj do góry. No jak ładnie idzie. Dobra, bo szybę wybije. Już drugi raz by poszła szyba. Stachu zmienił szybę w końcu. Zasolekonował. Gdzieś tam się lało. No i wózek robi robotę. Stachujemy paletę i zapinamy nową i ściągamy tę podłogę. Zobaczymy, jak to będzie tu szło. Zrywa się ładnie. Pójdzie szybko tą młoteczkiem i rozbiórki, remonty. O, masz drugą paletę? Dobra, tu są palety, to elegancko. Jaka wygoda. Gdzie tu? A są tutaj świeżutkie. Zreszki tu Stacha Mercedes. Dobra. Mareszki styropianu jakiegoś z budowy od szwagra. Bierzemy paletę. Będziemy układać po kolei. Tararapapa. O! Jakby stąd była. No i co? Byliśmy jeszcze rano ze Stachem na złomie. Złom wywieźliśmy ode mnie. I teraz działamy. Co? Ładnie, chłopie. Odchodzi, kurna, luks. Odchodzi luks. Odzysk. Się przyda jeszcze, wiadomo. Na jaki silos? Nie wiadomo nigdy. Nigdy nie wiadomo. No. Opa, pojedziemy później skuterem na hektary. Zobaczycie, jak ziorko rośnie. Zobaczycie, co tam budują u Stacha na polu. Na dzierżawie u Stacha. Niestety, ale cóż się zrobi? Nie ma się na to wpływu. Jakie szkody będą? No, zobaczymy, czy tam bardzo pognietli zboże, nie? Tak. Hyc. Opa. Hyc. Będzie tych płyt, powiem ci trochę. No, zobaczymy, ile wózek wytrzyma. Nie, no trzeba na dwie pole. Na dwie, ale... Doładciężymy go ładniej. Tak, no, później już drugą już nie będziemy mieli czym wozić, bo wygina. Szybki serwis będzie. No ile z 500 kilo? Wejdzie? Nie, no wejdzie 500. Trzeba wejść, to wejdzie i tona, ale czy dźwignie? No dlaczego? Czy... Blisko przecież jest. No w sumie ta. Czy... Chodzi o to, czy ta konstrukcja wytrzyma? Kurde! Podejście drugi numer 2 to... Nie. To musi. Wygodnie na paletach. I co zasadą będziesz to kładł? Nie wiem, zobaczymy. Daj na tego młotka. Co? Łatany. Nie rozumiem. Żeby łatany schodzi. No. Ubywa. Pyk, pyk, pyk. Tu stoi sprzęt, trochę fartuch. Pies pogryzł, zniszczył. Nie trzeba serwis zrobić. Robi się serwis, będzie chodziło. Bo za dwa tygodnie ruszamy się na kosami. Może w przyszłą sobotę wystartuje się. Przyszłą nie, bo jadę na imprezę. Aha, stachujecie na imprezę, to nie. To w poniedziałek. Poniedziałek. Jak będę w stanie. Weselicho.
A, komunia może, tak? Chrzest. Chrzest, się chrzest małego. No. Szwagrowego, małego czerwonego pępka. Czerwony pępek. Czerwony pępek. Tak. Dobra. Ładny piasek. No za prawe by jeszcze było. Taka podsypka jest. No za prawe by jeszcze było. No za prawe by jeszcze jak znalazł. Hyc. Odchodzi ładnie. Jedno pękło, ale niestety się nic nie poradzi. No. Dobra. To my tu dalej zbieramy. Nie będziemy was zanudzać. Widzimy się za chwilkę. O! Nie masz mocy! Już nie dygnie? O! Nie! Co ty gadasz? O! To jest dobrze, dobrze. To już to na jest dobrze, to już to na jest. 60 mam problemy. 60 na kołach. Siądę na przód, czekaj. Siądę na przód. Dawaj. Obciążnik z wysięgnikiem i idzie. Dobite jest ponad tonę na tym. Stale może, ale no, gdzieś stana będzie. Europaletka pęknie. Niepożałowane nic na palecie. Ale od... No. Ja cię kręcę. 60 szła na dach. A tu przy samym tym. Kurwa, ale kierowca. Brakło gazu. Gaz mi się. Wszystko jasne. Pauza techniczna. I jak myślicie, dygnie? Tu już mało towaru. To podniósł, a tamto 60 do połowy podniosła. Na włóczonej pompie już chciała jechać, a... Ale dębo stawała jak rusza. Musiałem dociążyć przód, niestety nie nabrałem tego. Przykro, a było blisko. Ile tam sztuk tego jest, bo stronę to ważyło lekko. No jezi. Idziemy dochować słupki teraz. Odpinamy wieżyczkę i ściągamy słupeczki. No! Dobra! Będzie! Zapinamy. Drabiny odsuwamy i działamy. Tu już będziemy musiał wrzucić bieg. Jak na pusto też. Z całym słupkiem, no! Ups! Pacło! Raki, uciekaj! Dobra! Dawaj na steku! Zajeżdżaj! Dobra! To już nie takie lekkie. Ciekawe, czy on odejdzie. Obsłuchaj. Jeszcze. Potężna zaprawa tu była dana. Gdzie się teraz? Słupek się. Nie?
Nie. Słupek to może. Idzie. O jest. Głęboko zalany był. Jest, oddać. To głęboko. No i jest. Uciekaj pies. Uciekaj. Dobra. Grusza na bok. Perspektywa operatora. Żeby buty się przestawiło. Nie, nie wiem gdzie spać. I tak nie śpi w niej. Pęka. Chyba trochę lepsza. Mówisz? No. O, pękło coś. Właśnie gnie ten słupek, ani wiesz, a nie beton nie robi nic. Daj no. Ja może dobry, trochę. No. Uciekaj, uciekaj. Nacięło się go. Rura się gubi. Tu jest też rura, tak? Tak. O. Unikaj. To chodzi na stanie. O to. Jakie zabezpieczenia. Kurde. Wąsy. Przecież takie żeśmy robili ostatnio, nie pamiętasz? U wujka spawaliśmy. Słuchaj, to były dobre zamiary na wiatr, tam podciawka. No. Mam wiorki zalać i mam tam resztę desek i wiesz, to zrobiło może. Dobra, to co? To do tyłu, tak? I tego w tę stronę? No. A te to nie... A te to nie wiem, czy też? No nie wiem, jak chcesz, bramy się być, nie? No ja wiem o co chodzi. Bramę ściągnęli może i ściągnęli bramą. Ściągnęliby mnie, lepiej na przemolatkę się. Witajcie. To dawaj, żadnie. To tam i tak trzeba zagradzać. No. Kury na razie i tak chodzą, ale to... Jutro się dochodzi zaraz. Się zarobi, dobra. To może te od najpierw, nie? No to dawaj, wlemię bramę. To dawaj bramę. Jest zabezpieczenie. Dawaj, oprzemy to tutaj, spoko. O kurwa, tak nie wezmę. Trzeba we dwóch tutaj. O kurwa! Ja pierd... Co to jest tam? Pod prut podeszło. Aha. Kurwa. I znowu szyby nie ma. Kurwa. Daj go jeszcze dalej. Jeszcze będzie słabo obić. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Ten wózek to ci nie służy, chodzi. Panie Mateuszu. Nie nagrywaj, nie. Wyłączaj to kamerę. Niestety.
Po dwóch razy sztuk. Bo na trzech. Nie zauważyłem, że podeszło to. I też nie widziałem, bo żebym odsunął się do tyłu. Wiesz co, tak szarpło. Pleksesz tak, kurwa, będziemy ekonomiczni. No, jak możecie już zauważyć, trochę lepiej już to wygląda. Tutaj ziemia trochę wyrównałem, jeszcze muszę te metale pozabierać, budę dla psa i już placyk się pomału robi. No i kosiarka będzie, kosiarkę będzie można wyciągnąć do naprawy, bo jest w opłakanym stanie, ale podrobimy, będzie chodzić. Także cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się, cześć!